Cześć, tutaj Jacek Kolekcjoner. Patrzcie, ten piękny, duży tom Muminków. Jestem naprawdę dużym fanem tego wydania, to już jest tom drugi Muminków, komiksu Muminki. Mamy tutaj kilka zastrzeżeń, ale zobaczycie zaraz. Nie wiem, czy już macie tom pierwszy na swojej półce, czy czytaliście, czy interesujecie się komiksami, Muminkami, ale zakładam, że jeśli oglądacie ten film, to przynajmniej jesteście ciekawi, jak się prezentuje to wydanie, więc... Sprawdźmy to. Wiecie, na co dużo osób narzekało przy pierwszym tomie? Tego nie widać tak na pierwszy rzut oka. No widzimy taki troszkę bardziej żółtawy papier dla komiksów, co nie? Ale jakby zajrzycie sobie do środka... O shit, to jest naprawdę żółty papier. Ale powiem wam od razu. Może was to odrzucić, możecie się odbić od tego żółtego papieru, to jest taki matowy, po prostu żółty papier, taki, no nie jest całkowicie żółty, ale no jest no, w stronę żółtego bardziej niż w stronę białego. Ale powiem wam, że jeśli się wczytacie w te komiksy, to mi na przykład przy czytaniu pierwszego tomu wcale ten papier nie przeszkadzał. O dziwo, ponieważ myślałem, że będzie mi przeszkadzać i nastawiłem się na to, że o nie, od początku mi się to nie podobało. Ale koniec końców te historie przeważyły na mnie i bardziej się skupiłem na wyjątkowości tych historii niż na samej formie i na tym żółtym papierze, więc nie jest źle. A to jest naprawdę duże tomiszcze. Wyklejka w środku z Muminkami, na początku jest spis treści. Wiem, że też były jakieś zarzuty co do liternictwa w tym komiksie, ale nie, no to nie jest naprawdę, to nie jest coś złego, tak? To jest nadal solidnie, to znaczy przynajmniej dobrze wydany komiks. Na końcu jest posłowie, kilka przepisów, no i w przygotowaniu trzeci tom, już tworzony przez Larsa Johnsona. Bo nie wiem, czy widzicie, jakby pierwszy i drugi tom był tworzony przez Tove Johnson, a później jej brat przejął tworzenie tych komiksów. I tak prezentują się oba tomy razem ze sobą. Z Muminkami to jest na pewno jeden z ładniejszych komiksów, to jest jedno z ładniejszych wydań, które można ustawić na swojej półce. Ale te historie, ja nie zdawałem sobie z tego nawet sprawy, bo moja znajomość Muminków ograniczała się do filmów animowanych, do serialu. Ale te komiksy są naprawdę wyjątkowe. Cena okładkowa 99,99 i to są właśnie Muminki. Tom drugi. Jeśli jeszcze nie macie tego komiksu, możecie zawsze go kupić klikając w link, który się znajduje w opisie. A jeśli go już macie, jeśli czytaliście albo czytaliście pierwszy tom, dajcie mi koniecznie znać, napiszcie w komentarzach i zostańcie ze mną na dłużej, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Lecimy dalej z majową dostawą Egmontu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.